Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Online. Dzisiaj zagramy sobie Kankuro. Jak widzicie, Kankuro ma dwie formy. Wybrałem Kankuro, ponieważ jeszcze nim nie grałem, a poza tym ostatnio dużą rolę spełni w anime Naruto Shippuden, więc weźmiemy go teraz. Te dwie formy różnią się jego Ultimate Attackiem, z tego co pamiętam. No i zagramy sobie w Wiosce Piasku. No i jak widzicie, walczymy z Sasuke w stroju Akatsuki. No i zobaczymy, kto wygra. Czy na marionetkarz Kankuro, czy może spamerski Sasuke. Jak widzicie, tutaj właśnie nie do końca pamiętałem, jakie te dwie wersje tego Kankuro są. Ło, co tu się dzieje? O, mam cię. No jednak mi pierwszemu się skończyło uderzenie. No fuck. Dobra, będę musiał go na odległość ciągnąć. Ale jak widzicie, o właśnie teraz to jest typowa walka, piękna walka alkarzem. Koleś już nie ma drewna i nic nie może zrobić, dopóki mi się czakra nie skończy, dopóki nie będę mógł do niego podbijać tymi lalkami, no to jest jakby na mojej łasce i nic nie może zrobić. Ło, tutaj widzę, Sasuke próbuje tym Chidori cały czas atakować. Postaram się użyć Ultimate, ponieważ z tego co mi się wydaje, ale nie jestem do końca pewien, dlatego chcę teraz to sprawdzić. Ultimate tego Kankuro w tej drugiej formie jest jakby powiązany z tym, co się niedawno dzieje w anime, czyli, że tak powiem, z Sasorin. Zaraz zobaczycie, jeżeli oczywiście mi się uda to zrobić, chociaż nie sądzę, bo tutaj ciężko Ultimate'a wykonać. No chodź tu Sasuke. Jak widzicie, cały czas trzeba atakować, cały czas, bo wtedy on no, nie będzie mógł nic innego robić, jak tylko używać drewna i oczywiście na moją korzyść wszystko idzie. Na szczęście nie pozwolę mu... mam operację. Okej, udało mi się. Nie pozwolę mu podejść do mnie. Jak widzicie... Jak widzicie... On zaraz skończy... Dobra, już nie ma drewna. I ulti! Jak widzicie, patrzcie, co to jest? Sasori! To jest ta laleczka Sasoriego chyba. No tak. Także mi się wydaje, że twórcy gry... oczywiście jak ta gra wychodziła, to nie było mowy o tym, że Kankuro, tutaj mały spoiler, ma lalkę Sasoriego. No a tutaj, jak widzicie, ten ruch, który nawet jeszcze w anime go nie było, jest już pokazany, także fajnie, że twórcy tak wybiegli naprzód i zrobili coś, czego nie widzieliśmy. Dobra, tutaj widzicie, walka bardzo jednostronna, po prostu Sasuke nie wie, jak sobie radzić z lalkarzami, a ja doskonale wiem, jak sobie radzić z Sasuke. I tym sposobem Kankuro, mistrz marionetek, rozwalił próżnego Sasuke. Kankuro! Fajnie właśnie to zrobili, mi się to strasznie podoba, że tak wybiegają w przód. Pamiętam jak wyszła druga część, to tam był Pain i właśnie Paina jeszcze chyba wtedy nie było w anime, także to była bardzo świeża sprawa. No a tutaj jak widzicie, wybiegają trochę w przód. Dobra, dzięki za oglądanie, do następnego odcinka. Cześć!